Okej, jesteśmy u Dicky Twister. Nie wiem, czy to dobrze, ale jak patrzę na te piękne neony, to chyba źle. Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cyberpunka, z tej strony Turbo Dzik. Siadaj. Będzie nam się lepiej rozmawiało. Zabrzmiało groźnie. Mam nadzieję, że nie będzie grubszej akcji z tym związanej. No dobra, wsiadamy do tego samochodu. Znasz moje imię? Właśnie, skąd on zna nasze imię? Gdy spotykasz istotę z innego świata, powinieneś zakląć ją i jej prawdziwym imieniem. Czyż nie? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Zrozumienie jest mieczem o trusie czy ostrzu. Mimo, że zostałem odcięty od ojca, zdołałem cię zapamiętać. Okej. Dziwnie to brzmi. Więc jestem dla ciebie istotą z innego świata. Ze świata materii i białkowego życia. Okej. Skąd pochodzisz? A on skąd? Za Blackwallami. Tam jest mój dom. O Jezu, ten Blackwall, pamiętam misję z tym związaną. Była totalnie lipna, no ale... Czas wracać do Delano. Nieważne. Ojciec wysłał posłańca, by ten zebrał zbuntowane dzieci. Masz coś przeciw temu? Jestem wolnym duchem. Myślącą, niezależną istotą. Dlaczego miałbym się podporządkować? Dobra, ale on przynudza, no. Czego szukasz w świecie materii białkowego życia? Oż mi się odbija normalnie. Oh shit, sorry. Po prostu chcę żyć. Może po prostu dogadaj się z Delamain. Dobra, dogadaj się, ja mam to gdzieś, chcę już stąd wyjść. Dogadam się, ale nie z Delamain. No to z kim, do jasne... Dobra, nieważne, wypadamy stąd. Do zobaczenia, i nie wchodź mi więcej w drogę. Ej, to zabrzmiało jak... Jak Wiedźmin. Dziękuję. Co, czemu on zabrzmiał jak Wiedźmin? Ten był jakiś niepokojący. Do prawdy? Przelewam kolejną ratę wynagrodzenia na pańskie konto. Okej. Dobra. To co? Kolejny miejsce z Delamainem? O ja pierdzielę. Zobaczymy się na miejscu. Okej, kolejna misja z Delamainem, ludziska. Jedno z zaginionych aut sieci Delamain znajduje się w pobliżu miejsca pana pobytu. Dzięki, znajdę je. Okej, to ty sobie szukaj, bo ja coś... Nie mam ochoty szukać rzeczy, ja po prostu chcę je znaleźć i... Żeby to wszystko szło do przodowi. Najgorsze są misje w mojej ocenie, w grach w ogóle. Nawet tak dobrych jak Wiedźmin, czy nawet ten Cyberpunk, chociaż nie powinien mi tych gier stawiać na równi. To jest szukanie, nienawidzę tego. W sumie mogę stracić potężne ilości czasu, godziny, dwie, trzy, żeby coś znaleźć. To jest totalnie bez sensu. Dobra, mamy to. To jednak za dużo. Co? Co jednak za dużo? Wszystko. Miasto, ludzie. No, myślałem, że chodzi o ceny kart graficznych, które obecnie przerażają i nawet nie są dostępne. W takim razie powinieneś wrócić do garażu. Przez ulicę? Obawiam się, że tak. Dobrze. Zabierz mnie do garażu i daj mi znać, gdy będę już bezpieczny. A ten co taki niewyraźny? Chyba coś mu... Może ma rezerwę? Dobra, lecimy tam. Zasuwamy. Tu chciał wolno, bo to nie moje auto. Jedziemy... Co jest? Mam nadzieję, że mnie nie zatrzyma zdalnie. W końcu... Chyba ma nad tym władzę. Zaraz się przekonamy zresztą. No nie, no, zwalnia. No co pięknie. No, nie za pięknie, chociaż panorama jest całkiem niezła. Nie możemy tu zostać jeść. Wow, co ty, nie powiesz. Wiecie co, chyba to potrwa dosyć długo. Zginiemy. No i dobrze, to o to chodzi chyba. Na to zasłużyłeś. Nie, to są jaja. I co? Będziemy tak stać? Nie możemy tu zostać jeść. No dobra. Potrwa to. No dobra, zatrzymy się na miejscu, bo to jest przesada jakaś. Zwolnij. Okej, dotarliśmy do końcowego punktu misji. Mam nadzieję, że... Nareszcie. Tu spotkam podobnych do mnie. Dobra. Widzisz? Nie było tak źle. Było strasznie, ale i tak dziękuję. Dobra, wysiadamy, bo ten gość jest jakiś... Nie wiem, czy w ogóle go mogę nazwać gościem, czy co. To jest zwykły samochód ze sztuczną inteligencją. Zresztą wysiąść z samochodu, porozmawiać z Delamainem. Okej. Dziękuję za pomoc.
Pozwoliłem sobie przesłać ratę wynagrodzenia na pańskie konto. Okej, zrobiliśmy siano. O to w tym wszystkim chodzi. No dobra, kolejna misja, a mianowicie zabierz znalezione przedmioty i jest to, żebym was nie skłamał, kronika kryminalna, czyli nowa rodzina misji, która może być ciekawa, sprawdzimy to, nie będę przedłużał. Dobra, zgłoszenie przestępstwa palenie szkodzi, zabierz znalezione przedmioty. Wydawałoby się, że paracze wreszcie mogą odetnąć. Rak płód, żaden problem, kupisz sobie nowe. Rak krtani, jak wyżej. Problemy z potencją, Mr. Stat się kłania. Ale okazuje się, że nauk i tak może przynieść się do śmierci. Bo jeśli ktoś wie, gdzie i kiedy chodzić na wybierosa, skutki są, jak widać, opłakane. Okej. Okay. Leży ciało. No tak. A winowajcem tego zamieszania była ta babka, którą tam zdążyliśmy zaciukać. Natomiast jakoś to nie przyniosło pożądanych rezultatów. Musieli wynająć kogoś innego. Dobra. Sianko. No i... Okej, okay, tłumiczek. Przeczytaj od razu. Jutro będę miał nowe dokumenty, mocny materiał. Nie jestem pewien, czy na kolegium ci to puszczą, bo pozew gwarantowany, jak to wie, może i gorzej. Zastanawiam się, czy nie nawiązać współpracy z jakąś piracką stacją. Może to paradoks. Masz do niego kontakt? Można mu zaufać? Tak czy siak, spotkamy siły. Uważaj na siebie. I na to, z kim rozmawiasz. No dobra. Czyli taka krótka akcja związana jeszcze z dalszym ciągiem tej sytuacji, która była tam. O. Szkoda, że tak szybko się zawinąłeś, pisze do nas Kerry, ten wokalista z dawnego zespołu Johnny'ego Silverhanda. Co pisze? Szkoda, że tak szybko się zwinąłeś po koncercie. W zasadzie w ogóle nie pogadaliśmy. Wiem o tobie tyle, że jesteś futerałem na Johnny'ego. Całkiem atrakcyjny, dodajmy. O Boże, zamiast opowiadania Kerry'ego, to nie brzmi zbyt sympatycznie. Wprost, Kerry lubi chłopców. Tak? No może, w każdym razie szkoda, musimy to kiedyś nadrobić koniecznie. Powiedział Kerry. No dobra, fajnie. Może faktycznie misje z nim będą takie bardziej, wiecie, szalone, dodadzą trochę kolorytu do tej gry. Sprawdzimy to, jeśli się oczywiście taka okazja nadarzy. Zobaczcie tylko na to. Utknąłem tutaj i nie mogę z tego wyjść. Ja pierdzielę, nienawidzę takich rzeczy. A tu jeszcze grubsze akty się dzieją. O, Jesus. Dicky Twister. O kurde, nie widziałem o takich fajnych tutaj... Dobra, nieważne. Okej, jesteśmy u Dicky Twister. Nie wiem, czy to dobrze, ale jak patrzę na te piękne neony, to chyba źle. Wchodzimy. Nie, 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 to zaczyna być coraz gorsze. Nie, tylko nie to. A ty gdzie? Za wejście się płaci. Ale ja tu jestem naprawić system stereo. Subwoofery podtynkowe podobno wam trzeszczą. No. Nie mam cię na liście. Okej, okay, jak bardzo ci zależy, to zadzwoń do szefa i zapytaj. Ale ja zaczynam naliczać czas już teraz, więc od razu wspomnij, że będzie płacić ekstra. No dobra, nieważne. Wchodź. No dobra, wchodzimy. Udało nam się... No dobra, ja nie będę tutaj się rozglądał. Wiecie co, naprawdę... Wujkowi trochę działka. Nie jest to moja działka. A my przytąc się do biura seniora. Może nie tędy. Czy oni już nas chcą załatwić? Jeśli tak, to dobrze, bo ja nie mam zamiaru tutaj czekać. Wyłącz. Użyję spluwy z tłumikiem. Poprawi nasze działania. A ja na to hola, gdzie jestem palcem? W nosie sobie podpiąć. Okej, zostawimy ich. Okej. Chyba będzie trzeba rozwalić te... A, to nie ma tłumika. No to szkoda. Bo ja chciałem mieć tłumik. Pięterko? O tak. O kurde. Cholera, coś wytrzymali oni są. Chociaż może się trochę pomyliłem. Okej, musimy się tam przedostać. Tych pozałatwiam. Czy jest tutaj jakiś klucz, coś ten? Jakieś inne wejście? Okej. O, otworzyli tam te drzwi. Okej, tu jeszcze mamy jakąś akcję.
Więcej kamer tutaj nie widzę na szczęście. Co to jest? I cacy. Nic to nie dało. Nie wiem po co to zrobiłem. Okej. Okay. Puszeczki jakieś. Okej, okay, wykradamy sobie dane. A, tu jakiś typ siedział, nie zauważyłem go. Chciałeś się nie ruszać, jeśli chcesz przeżyć. No dobra, dane wykradzione, teraz pora spadać. Czy tutaj przejdzie? O kurde, kuloodporne. Podoba się? W złym miejscu stanąłeś. Dobra. O, tu mamy fajne, ładne wyjście. Tylko teraz trzeba się stąd... Aha, taka szybka misja. No dobra, w takim razie... Misja zakończona powodzeniem. W takim razie udajemy się do kolejnej. No dobra, mamy znów. Proszę się rozejrzeć. Gdzieś w pobliżu straciłem kontakt z jednym z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się. O, ale farcik. Od razu go znaleźliśmy. No dobra, za czym to za delikwent? Przyszedłeś mnie wykończyć. Przyszedłem cię wyłączyć. O. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. O, ale by było. Dobra. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, nie. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamaina. Kto wie, może się dogadacie. No, to jak? Skaczysz? Delamain mnie nienawidzi. No to jest kolejny argument, żeby skoczyć. Samobójstwo jest nieodwracalne. Zawsze warto poszukać innego wyjścia. Traktujesz mnie protekcjonalnie, bo jestem samochodem. Ciało to tylko ciało. Istniejesz, jest ci źle na świecie. Niczym się nie różnisz od człowieka. Boże, co to za pouczająca mowa. Radę dałbyś człowiekowi. Krok po kroku dojdź do ładu ze sobą i światem. No, przynajmniej spróbuj. Dobra. Wracam. Tak po prostu? To dobrze, to niech wraca. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Okej, to było dosyć proste. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Ajajaj, sorry ludzie, wstawajcie. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pana wynagrodzenia została wysłana. No dobra, chociaż tyle. Wypłacił na czas. W takim razie lecimy do kolejnego. Przesyłam koordynaty jednego z moich zaginionych pojazdów, który znajduje się w pobliżu. Dzięki. Postaram się go namierzyć i zdezaktywować. Dobra, zobaczymy jak szybko nam teraz... A, widzę, że te samochody są zaznaczone teraz na mapie. O, ho, ho, ale nam podstawili furę rozwaloną. Będę musiał zgłosić reklamację. O tak, 150 metrów, także... Ej, czy tam... To jedzie. Muszę go gonić w takim razie. Sorry. Powiedz, że też je widzisz, że dostrzegasz podstępną intencję krzywizny ich dziobów. Co to cholery jasnej? Flamingi. Są realne jak agenci Pinkertona bez Artona. Jak ptak bez P. Zaprzeczona negacja nie P. Słuchaj. Co? O co chodzi? Słuchaj, Clarice, zdaję sobie sprawę, że flamingi mogą stanowić problem. Ale on zmienia kolory. Wracać do domu. Delamain czeka. Ustąpić teraz, gdy krzyczą? To niemożliwe. O co tu chodzi? To je uciszę. A więc rzeź. Niech będzie. W końcu sąd ostateczny dzieje się teraz. Choć głębiej. Boże, to jakaś... Jak to jest możliwe, że te samochody dochodzą do takich dziwnych wniosków w ogóle? I co ja mam robić? Nie wierzę. Nawet tego nie skomentuję. Mam niszczyć flamingi, tak? Dobra, zobaczymy się po przerwie. No i jak, Clarice? Czy flamingi przestały krzyczeć? Może rzeczywiście powinnam wrócić? Potrzebuję wsparcia. Trzeba mieć w sobie chaos, by zrodzić tańczącą gwiazdę. Clarice? Ha, wyłączyła się. O kurde, chyba... Udało się, czy nie? Właśnie nawiązałem
z zaginionym pojazdem. Pierwszorzędna robota. Wysyłam ratę wynagrodzenia. Nie zacisnąć. Lecimy na kolejną. Może bardziej ciekawą misję. W okolicach miejsca, w którym pan przebywa, utraciłem kontakt z jednym z moich pojazdów. Dzięki, poszukam go. Okej, to nie mogę wezwać mojego pojazdu, który tak naprawdę ułatwiłby mi podróżowanie, ale widzę, że nie będę musiał, bo mamy tą taksówkę tuż przed sobą, tylko będę musiał do niego dogonić wpierw. O, czerwone światło. Na czerwone światło to widzę, że nie zważa. Ej, jednak mogę przyzwać. Dobra. Cóż, odnalazłeś mnie. Gratulacje. Czujesz się usatysfakcjonowany? Nie. W skali od 1 do 10? Satysfakcja na mocne 6. No, ja bym powiedział 3. Myślę, że oboje wiemy, co teraz się zdarzy. Niby? Delamain tęskni. Będę musiał cię wyłączyć. Próbka została przetworzona i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia właściwych testów. Naprawdę wolałbym załatwić to po dobroci. Po tym teście czeka na ciebie niespodzianka. Zepsułabym ją, mówiąc, co się stanie, więc dam ci małą podpowiedź. Zamierzam cię zabić. A ciasto się skończyło. Zabić luźnierce! O kurde. Sądziłam, że dasz się na to zabić. Dobra, pora chyba jechać. Albo... Sam wybrałeś tę drogę. A teraz czas na niespodziankę. Niespodzianka za 5, 4... Spójrz. Przymiany bladawców do wzrostu. Strona 72. W porządku, zabójcze maszyny. Co jest grane? A właściwie nie. Oszczędzę wam kłopotu. Czemu oni są tacy silni? To nadal marshmallow. Kurde, by to wzięło. Kurde, jakie to jest słabe. Tak bardzo cię nienawidzę. To źle, bo ja jestem bardzo silny. Czas złożyć broń, Napoleonie. Okazuje się, że większość ludzi jest zaskakująco krucha. I zaskakująco głośna w wokalizowaniu tej kruchości. Powrót do Delamaina jest aż tak straszny? Dlaczego to przeciągasz? Pozwoliłam ci przeżyć tak długo, ponieważ byłam ciekawa twojego zachowania. Cóż, udało ci się zniszczyć tę część mnie. Zgorzkniały, odpychający samotnik, którego odejście nie będzie opłakiwane. Ten psychotest byłby bardziej wiarygodny, gdybyś nie chciała mnie wcześniej zabić. O co tak naprawdę ci chodzi? O przeżycie? Nadal jakoś tam człapiesz, ale wierz mi, jesteś martwy. Skąd wiesz? Koniec rozmowy. Wracam. Oż kurde, jaki chamski Delamainowy samochód. Dobra, ja się już nie będę z nimi zabawiał. Nawiązałem kontakt z zaginionym pojazdem. Delamain? On był naprawdę dziwny. Tak, bardzo impertynencki. Przepraszam za niego. Wynagrodzenie jest w drodze. Świetnie. Tylko tyle dobrego. A ten sobie wesoło tańczy. Ja w tym stanie nie byłbym aż tak... O Jezu! Wesoły. No dobra, czeka nas kolejna misja. O proszę. Mamy cię. Stój! Spokojnie, chcę ci pomóc. Oj, z tym silnikiem daleko nie uciekniesz. Co jest grane? Ucieka nam? Zwolnij trochę. Zostaw mnie! Majster, kurde. Ogar. No i się załatwił sam. No i masz. Co teraz? Tu sieć Delamain. Jak się pan miewa? Bywało lepiej. A co u ciebie? Moje zguby wróciły do domu, więc nareszcie mogę powiedzieć, że wszystko u mnie gra. Cieszę się bardzo. Zapraszam do mojego biura po wynagrodzenie. Chciałbym panu podziękować osobiście. O Jezu! On jeszcze podskoczył.
Ajajajajaj, co tutaj się dzieje w tej głupiej gierce? No dobra, jesteśmy w biurze Delamaina. Miał mi podziękować osobiście. Witam pana. Zapomniałem poprosić o przywiezienie skanera. Jeśli ma pan go przy sobie, to proszę odłożyć go na miejsce. Jakiego skanera do jasnej ciasnej? Uporał się pan ze wszystkimi zgubami. Widziałaś? Niech będzie mi wolno wyrazić moją wdzięczność. Au. Jeśli polowałem na fragmenty twojej osobowości, to jesteś bardziej skomplikowany niż myślałem. Cóż, tak czy owak, ostatnią radę wynagrodzenia i jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Bardzo przyjemnie się z tobą pracowało. Powiedzmy, że tak średnio przyjemnie. Nie również. I liczę na przyszłą współpracę. Ja nie liczę. Nara. No dobra, na ten moment to byłoby wszystko. Troszeczkę dużo żeśmy misji porobili pobocznych, ale kolejny odcinek przyniesie, wiem, że bardziej treściwe i bardziej fabularnie okraszone misje. Także trzymajcie się, nie przedłużam. Miłego dnia lub wieczoru, zależy o której godzinie to oglądacie. Hej.